A więc siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku Queen's Park Rangers to Glory. Stoimy przed naprawdę ważnymi meczami. Jesteśmy obecnie na szóstym miejscu, co daje nam baraże do Premier League. Mamy naprawdę szóste miejsce, jest to niesamowite, zrobiliśmy taki comeback. No i obyśmy tego miejsca nie stracili. Jesteśmy naprawdę na równi pochyłej, bo Blackburn i Nottingham siedzą z nami na szóstym miejscu, ale chyba mamy najlepszy bilans bramkowy. Także walczymy, ciśniemy dalej. Przed nami kilka meczy naprawdę decydujących. No i oby się udało. Chociaż pograć w tych barażach. Nie mówię, że od razu musi być awans, ale żeby chociaż zagrać w nich. Żeby powalczyć. No kurde, to będą naprawdę świetne odcinki przed nami. Także gramy teraz Sheffield, który jest na miejscu 12. Gramy u siebie, także uważam, że powinien być to win. Ale czy będzie? Zobaczmy i... Wow. Gale strzela 1-0. Do zera, mamy to, mamy kolejne 3 punkty. Pytanie, jak nasi rywale, którzy stoją nam za plecami, dosłownie już czujemy ich oddech na karku. Bristol za nami, też 3 punkty. Blackburn trochę odleciało. Jeszcze chciałem coś sprawdzić. Aha, tego Fernandesa, chciałem mu jakiś inny rozwój dać troszeczkę. Bo on już wiem, że ma 5 gwiazdek sztuczek, a może 5 na 5 można mu zrobić. To też by było całkiem spoczko. O jest, no. Kurde, gościu ma 18 lat, nie? 4 oceny wzrósł już. Wow. Jeszcze raz wow. Oj, teraz fałszywego skrzydłowego mu damy. Będzie miał jeszcze więcej. No niesamowity, niesamowity jest chłop, naprawdę. Trochę przypomina Gelsona Martinsa, a nie na niego, jak mówiłem ostatnio. Dickes do Bournemouth. No nie, jego na razie nie oddaję, bo nie wiem, jak będzie wyglądało. A on jest naprawdę dobrym rezerwowym, bo strzela te gole z ławki i strzela, także... No co no, na razie zostaje. Kurde, fajnie by było grać jakby dalej, nie? No ale Brentford ma kurde... No ciężko będzie do nich doskoczyć w każdym bądź razie. No Brentford jest w bardzo dobrych sytuacji, bo ma 7 punktów do nas. No i do Norwich 6 punktów, to już trochę gorzej, nie? Ale still... Są tak ładnie chłopaki... wyśrodkowani, że mają takie szanse na te baraże. No zobaczmy, Queen's Park Rangers, Barnsley, tak? Zmiana, Quaresma schodzi, nasz Rysiu Quaresma i zagra tutaj sobie Dicky, 74 ma on, to warto. Tak samo on, dobra. No i zobaczmy. Oni mają Kane'a w środku pola, naprawdę dobry transfer. I 3-0, Dick, Gale i Joelson, o ja pierdziele, ale się kręci teraz, chłopaki już poczuli zgranie chyba ze sobą. No i co, jest naprawdę, naprawdę dobrze, nie? Naprawdę jest dobrze. Oj. I trochę odlatujemy, bo mamy Middlesbrough teraz za plecami, a nie Bristol, które musiało przegrać w takim razie. O kurcze, naprawdę trochę odlatujemy od naszych rywali. Teraz jeszcze to wygrać. Gramy z Wycombe, który jest na 18 miejscu aż. Lecimy konferencję, trochę podbijemy morale. Dopóki ten zespół jest tak dobrze zorganizowany... O Jezus, ale się... Dopóki nasz zespół jest tak dobrze zorganizowany, no... Musimy walczyć. Ja nie będę zmieniał tutaj żadnego zawodnika na ten moment. No zobaczmy. Queen's Park Rangers kontra Wycombe. I czy wygrywamy? 1-0, Kozłowski strzela. Mamy to. I ciśniemy dalej. Musimy. Ciekawe, czy oddaliliśmy się od Middlesbrough. Bo jeżeli tak, to jesteśmy naprawdę w super sytuacji. Co się dzieje? 4 punkty. Czyli mamy teraz, w razie czego możemy przegrać mecz. Chociaż nie, bo Middlesbrough jeszcze nie zagrało jednego meczu. Dobra, to jeszcze muszę poczekać z radością, ale oby przegrali. Middlesbrough ma mecz w plecy, nie? Ale się o tego Dixa naszego, kurde, biją. No nie, go na razie nie sprzedaję, bo uważam, że jest ok zmiennikiem, nie? Ale 91 oceny jako, kurde, no jestem naprawdę w szoku, że tyle oceny mamy, nie? Nagrodę dla menadżera miesiąca. Tak jest, ale dobrze. No dobra, zobaczmy ten comiesięczny raport juniorów. Ale ten gościu, wow.
On wygląda dobrze. Weźmiemy go do drużyny. Aha, jeszcze nie możemy. Okej, to nawet lepiej w sumie. No zobaczmy. Jezu, Reading jest ostatnie chyba. No, to jest mecz, który trzeba wygrać, nie? No, 3, 2, 1. Drużyna jest w takim gazie. I? A jak Middlesbrough? Kurde, nie zobaczy... O Jezus. Wali się trochę nam grunt w takim razie. Przegraliśmy z ostatnią drużyną w tabeli. I Blackburn już ma tylko jeden punkt do nas. O, ja cię pierdzielę. Teraz będą ważne. Teraz trzeba wygrywać i wygrywać. Ostatni mecz w sezonie z Bournemouth. Oj. Ostatni mecz w sezonie z Bournemouth. Ja pierdzielę. A Bournemouth jest wysoko. One jest drugie albo pierwsze w takim razie, bo to jest klub, który był kiedyś w Premier League. Przynajmniej tak mi się wydaje. A co ten Johansen? Bo on chyba jest wypożyczony w ogóle. Kurde, no jego chyba trzeba będzie ściągnąć, chociaż jeszcze zobaczymy, jeszcze nie trzeba to przemyśleć. Ale no... Kozłowski zawodnikiem miesiąca! Co się dzieje w tym miesiącu? Wow, naprawdę dobrze, no... Kurde, ostatni meczyk, naprawdę mega, mega ważny. Szkoda, że z tym Reading przegraliśmy, bo byśmy byli już pewni wygranej, nie? Tutaj nikogo chyba nie znajdziemy. No niestety nie, ale ja pierdzielę. Czekajcie, nam Johansen już wypadł? Nie, jeszcze nie, okej. Ostatni mecz z Bournemouth, jak kawkę piję. Bournemouth jest albo drugie, albo pierwsze. O kurde. Jeden z ważniejszych meczów. Pierwsze miejsce w tabeli, a my gramy ostatni meczyk. Oni mogą przegrać, nie? Oni mogą przegrać. No nam nie wypadałoby przegrać. O cholera. Kurde, ścięło się. O nie, i co teraz zrobić? Bo mi się nie zapisze postęp. To już wiemy, że Kacper Kozłowski będzie zawodnikiem miesiąca, chyba że się coś zmieni, zaraz zobaczymy. Chociaż nie powinno, nie? No zobaczymy. Nie no, Kozłowski, fajnie, że udało się tak daleko zajść. 30-latek w sumie, to nie, to tak kurczę w sumie, czy jest sens go zostawiać później? Dobra, spróbujemy jeszcze raz konferencję. Może tym razem się uda, chyba powinno już się udać, tak jest. Super. Wszystko w naszych rękach. A, playoffy, no czyli ten, nie? Czyli to, co myślałem. Czyli te baraże tak zwane. Zobaczmy. Ja zapiszę, gdyby miało mi jakąś FIFA wywalić, bo tego bym nie chciał. Zapiszę w tym momencie. Nadpiszę w sensie, nie? Okej, i ciśniemy teraz. Symuluj mecz. Ja jak coś tutaj wchodzę. Shane Long chyba na ataku, wow. Chyba, że Shane Long już nie gra. Riquelme, ale mają pakę. Begovic, legenda Ultimate Team. Lerma, Riquelme to argentyńska legenda. No a nasz zespół potężny, nie? Potężny zespół. Czy damy radę, to jest najważniejsze. Let's go. Ja zmieniłem pada w razie czego. Zmieniłem pada na lepszego, w którym działa R2. Także jakby były jakieś problemy, to wchodzę i postaram się coś ugrać. Najgorsze jest to, że nie mam wglądu do... jak wyglądają mecze tych gości, którzy są nam są za plecami naszymi. Ale i tak musimy wygrać, nie? Musimy wygrać, bo to był jeden punkt przewagi. Jeżeli zremisujemy nawet w tym meczu, ładnie na razie zaczynamy. Jeżeli nawet zremisujemy w tym meczu, oni wygrają, to i tak co z tego, nie? No musimy to wygrać po prostu. Może Bournemouth nam się podstawi trochę. Ale ładnie na razie bardzo ładnie Bournemouth.
Pytanie, czy coś się uda ugrać tutaj? Nie! Bramkarz Dieng, co zrobił? Co za obrona? W takich sytuacjach poznaje się legendy tego klubu. Wow, Dieng to jest naprawdę... Wow! W takich sytuacjach właśnie się poznaje dobrych zawodników i Pearson strzela nam gola. Niesamowicie trudne spotkanie. Oni wiedzą, że musimy wygrać, nie? I to jest najgorsze. Nie! Kurde, Joelson! Chłopie! Powinieneś to wygrać! Let's go! Kurde! 2 do 0. Jak będzie tak, to wchodzę w pierwszej połowie jeszcze. W sensie na początku drugiej, nie? O ja pierdzielę. Strzelcie gola chociaż, żeby nie było... Ja pierdzielę, z 2 do 0 wychodzić to jest naprawdę trudno już, nie? I to przeciwko mistrzowi. Nie, tylko nie 3, dobrze. Kurde, no jest niedobrze, nie? No jest generalnie niedobrze. Kichnąć mi się chce. O, no, byle nie 3, może z 2 do 0 się uda wyjść. Ale byle nie 3-0. Bo to już będzie naprawdę trudne zadanie. Dobrze, dobrze, dobrze. Lecimy, ja wchodzę już, nie? Bo ja pierdzielę, no 3 do 0, 2 do 0. Czy uda się zrobić 3 do 2? Mam tylko 5 minut. O kurde. Lecimy. Dobrze, już ciśniemy. Tu już musi być wysoki pressing. Dawaj, Podolski, w gorszych meczach grałeś. Dobrze, dobrze. Ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy. Geil. Kurde. Dobrze, dobrze, na razie stoją. Jestem ciekawy, jaki mam poziom ustawiony trudności, chyba klasę światową. No ale jak się gra przeciwko... Kurde, ten Podolski na razie tak średnio wygląda. W sensie w tych meczach naprawdę kiepsko. Miałbym być szczery. Dawaj, dawaj, Johansen, no pomóż nam jeszcze ostatnie twoje chwile w Queen's Park Rangers. Do baraży chociaż. Ojejku. Kacper, dawaj, coś tutaj, uratuj nas, chłopie. Dobrze, pięknie, Kacper. Okej, okay, Joelson. Myślałem, że się uda przedrzeć. Trochę nie ufam, kurde, Podolskiemu i to jest teraz mój błąd, że ja mu nie ufam zbytnio. O nie, 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 mój błąd. Ale grają, ale grają. No to, to oni zasługują na Premier League, przecież to widać. Dobrze. Do Willocka. No, wchodź bardziej, Joelson. Tu jest walka już do ostatniej chwili. Podol, Podol, Podol strzelił! W końcu! Lukas Podolski, tak jest. Boże, jak dobrze. Walczymy. Jesteśmy na... gramy u siebie. No musimy te baraże ugrać. Ludzie, musimy ugrać. Gramy u siebie, nie? Brawo, Podol. Po to cię ściągnąłem właśnie do tej drużyny. Żebyś dawał takie doświadczenie. Wiecie, no jeszcze remis. Remis też nam trochę ratuje, bo jeśli na przykład oni zremisowali, to dalej awansujemy, jakby... Im lepiej zagramy, tym mamy większą szansę na to, że będziemy w barażach. Dobra, zmiana formacji to przede wszystkim. Gramy na 4-3-3 ofensywnie, czwarty wariant. No i trzeba się skupić, nie? Trzeba się skupić, bo Podolski, właśnie tak to sobie wyobrażałem. Wytyczne. Ty będziesz miał wbiegać za plecy obrońców, ale najważniejsza to będzie taktyka w takim razie. Nieustanny pressing.
szybkie konstruowanie akcji, a zagęszczanie dajemy na maksa, nie? No, teraz albo nigdy, panowie, teraz albo nigdy, no... Nic do stracenia nie mamy, nie? Dobrze, 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 bo tam by był spalony. Willock, Hamalainen! Willock, Gail! Podol, nie, to było złe podanie, cholera. Dobrze, dobrze. Nie ma czerwonej, dobra, dobra, nie ma czerwonej, to ważna sprawa, żółta tylko. Kurde, szkoda, że ta kontra nie wyszła, bo już byśmy walczyli o wygraną. Jeszcze jest tak naprawdę sporo czasu, także... Ja myślę, że na spokojnie jesteśmy tutaj w stanie coś jeszcze ugrać. Trochę Bormów zaskoczone, że my tak walczymy. Barbet. Dobra, to wycofanie do bramkarza. Nie możemy tutaj popełnić błędu. Aj, no nie, to są złe podania, panowie. Dawaj, Kakaj, wygraj to. Kurde. Dobrze, Joelson. Kakaj. Okej. Nie, 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 nie. Dobra, dobra, dobra. Joelson, tak nie może być. Joelson. Nie! Joelson. Joelson, nie. To było najgorsze, co mogli zrobić. Fernandez, Joelson. Kurde, no nieważne w sumie już, nie? Kurde, Kacper tak walczy. No Kacper na razie man of the match, nie? Ale... Co z tego? Co z tego, jak nie ma gola? Dobrze, dobrze, o to chodzi. Presja, presja na Begowiciu. Nie miał co zrobić już. Dobra, Kacper, ładnie. Okej. Gail! 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 Mamy to! Mamy! Mamy remis! Mamy remis! Jeszcze wygrana! Jeszcze wygrana! Brawo, Gail! Walczymy, walczymy. No jest naprawdę trudno. Ale lecimy dalej. Championship. Zmiana, mała zmiana. Jeden środkowy obrońca musi zejść, bo już naprawdę robi się gorąco. Schodzi tak. Diki wchodzi nasz. I Fernandez na SPO. Zamiast Podolskiego. I Hamalainen schodzi. Dobra, tak gramy teraz. No, all in wchodzimy, nie? O nie, oni zaczęli szybciej. Dawaj, Willock, kurde, ludzie. Co się dzieje? Co się dzieje w tym meczu? Jazda. Dobrze, 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 z faulem. Dobrze, dobrze, o to chodziło. Mi chodzi o zmiany. Dobrze, Podolski schodzi, bo on już nie ma sił. Oni dają wrzutę teraz. Joelson, to jest twoja szansa, chłopie, proszę. Nie! Którą on ma nogę do jasnej cholery? Myślałem, że lewą. On ma prawą. Jeszcze jest szansa. Jeżeli Joelson to zrąbał... O nie, to by było najgorsze. Dawajcie. Chłopy, co na czas grają już. Nie no, Kakaj, chłopie, co ty żeś odwali? Dobra, nasza jest. Brawo, Kakaj jednak. Fernandez zawiódł w tym meczu. Nie, mamy remis. Ale się cieszą. Czy to oznacza, że mamy baraże? Ludzie się cieszą. Czy to oznacza to, co ja myślę? A jak wyniki? Dobra, zobaczmy wywiad pomeczowy jeszcze. Kurde, nie wiem, co to była ta drużyna za nami.
O kurde, jeżeli mamy baraże, ja pierdzielę. Ale Joelson, jak to skopał, dwie akcje były takie, że szok. Oj, a Mamy! gdzie jest Mamy ten awans kurwa do system? playoffów! O cholera! O Jezu! Thank you Wow! so much. Mamy! O kurde, z Watford. O Jezu! Tak jest! Czy to są w ogóle podwójne mecze? To jest też ciekawe. Czy to są podwójne mecze? Chyba nie. Tak, dobra. Nie, tam był puchar. Dobra. Ale no co? No niestety muszę skończyć w tym miejscu ten odcinek. Do następnego razu. Mam nadzieję, że będziecie patrzeć, czy uda nam się wejść do Premier League. Także co? Dzięki Wam wielkie za oglądanie. Do następnego razu i siema.